Hej, siemanko, witam was w vlogu numer 3 Gruby Redukuje. Tym razem jesteśmy w kuchni, gdyż przygotowuję swoje posiłki do pracy i po treningu. Dzisiaj będę trenował, znaczy się jutro, bo będzie trening, odbędzie się przed pracą o 2 w nocy. Będę trenował barki i biceps, do tego brzuch oczywiście. I co? Po treningu będzie to omlet z płatkami owsianymi i z 20 gram rodzynków. Ogólnie jest ciężko, ponieważ nocne zmiany dają sobie siwe znaki. Czasami pracuję o 22, czasami o 2, a nawet i o 4 rano, więc organizm nie jest przyzwyczajony do tak różnych zmian. I co, ale najważniejsze, że motywacja wraca, gdyż przez ostatnie jakieś 2 tygodnie miałem 0 chęci do treningu. Nie wiem, może to jest to spowodowane redukcją, gdyż brak siły, brak mocy powoduje tą niechęć do treningu, muszę się zmuszać do niego, co nie jest dobre dla mnie. Mam nadzieję, że to szybko minie, bo za jakieś 2 tygodnie, no może nawet szybciej, będę robił nowy projekt i mam nadzieję, że w jakimś najszybszym czasie pokażę wam moją szybką przemianę. Także bez zbędnego pierdolenia zaczynamy vlog numer 3, piątka. Tak wygląda mój posiłek potreningowy. Jest to omlet z 5 białek i 5 żółtek. Do tego będzie 20 gram rodzynków i 40 gram płatków owsianych. Tutaj już jest ryż ugotowany, do tego będzie jeszcze indyk i warzywa. To będzie moje śniadanie, a zarazem posiłek przetreningowy. I tutaj jest dla smaku Cola Zero. To by było na tyle, teraz lecę się spakować i widzimy się już na treningu, piątka.
skończyłem trenować, teraz lecę swojego omleta i zaczynam pracę. I co, to było na tyle w tym dzisiejszym treningu. Tak jak widzieliście, wykonywałem dzisiaj trening barków i bicepsów. Do tego brzuch, jedno z ćwiczeń. Do tego były jeszcze allachy i wpięcia na piłce, feedball. I co, to było na tyle. Może jeszcze coś nagram, jakby coś się działo dzisiaj ciekawego. I widzimy się później, piątka.